Kolejny dzień zabawy z holendrem Doszły nowe roślinki Tutaj o posłużyć takim wskaźnikiem. E, tutaj Pogostemon helferi i Liopelis New Zealand czy jakoś tak e, Generalnie wszystko fajnie rośnie Macrandra Green startowa niesamowicie Szczególnie na tej ziemi ogrodowej e, Tak samo Macrandra Red Też nieźle sobie tutaj radzi będzie trzeba za niedługo ciąć aha i nie widać nitek a dlaczego nitek nie widać? ponieważ yy, udało mi się z nimi wygrać i to nie w tydzień, nie w dwa tygodnie i żadne kurna karbo ani inne dziadostwo, bo to nie daje rady przy nitkach, tylko ja sobie po prostu zaaplikowałem to jedna noc rano wstałem patrzę się nie ma glonów. Glony, wszystkie nitki, co były wszędzie, czyli jak widać tutaj, zawsze ciągła się taka długa nitka od tej makrandry. Nie ma tam, było pełno nitek też nie ma, ponieważ to ten bros zadziałał w taki sposób, że te nitki po 24 godzinach one się zaczęły kruszyć, tak, by i filtr je wciągnął i pewnie też się w środku filtrze rozpuściły. No nic, będę jeszcze dawać jedną dawkę tego środka, tylko przed podmianą, żeby później sobie nie kombinować i nie robić nie wiadomo ile podmian w ciągu tygodnia. Ale tak, przyciąłem sobie stajorygnę repens, ona była jak pamiętacie taka górka tutaj była, to wziąłem nożyce i przyciąłem, tak samo wyharatałem trochę tamtą ludwigiem nie super Red. ona też tak troszkę za bardzo się tam krzewiła i przysłaniała mi rotale perl Czyli jak tam woli kto, yy, Rotala Macrandra typ 1 Tu mi coś wykiełkowało, już dawno na początku pokazywałem od zalania zbiornika. Coś mi wykiełkowało z tego podłoża. Na razie rośnie bardzo wolno, zobaczymy co to będzie. Yy, Phoenix rośnie jak oszalały, strasznie bujny się zrobił. Tutaj były takie malutkie kupeczki tego Phoenixa, teraz no, troszeczkę się rozrósł. Za niedługo chyba będzie trzeba zacząć albo wywalać, albo oddawać, albo lepiej sprzedawać, żeby zarobić sobie troszkę na morszczaka. Dalej, tutaj przestawiłem sobie tą Higrofilię Aragunaje, Tam z tyłu dałem sobie to To jest Ludwigia Brewepis, czy jakoś tak. No, i tyle, fajnie wszystko rośnie. Potas spada bardzo szybko, dlatego sobie potas uzupełniam. Jak widać, fajnie bombluje. Belka już pracuje na 100% mocy, 46 W. Dołożyłem dwie dodatkowe diody full spectrum, i no, tego światła jest dosyć sporo. Roślinki się zacznie zaczynają wybarwiać. Dawkuję żelazo 30 ml dziennie. No i są jakieś tego efekty, zaczęły sinieć tutaj te Ludwigie z tej strony. Te jeszcze tak nie bardzo. Macrandra zaczęła się bardzo fajnie wybarwiać. Tamta jest coś oporna Rotala, tak samo ta limnofilia aromatica, Jegoś tak wolno jej to idzie, wybarwianie, ale już tam coś się dzieje. Yy... Co tu jeszcze będzie zmieniane? Będzie tu jeszcze jedna roślinka, a może i więcej dojdzie, ponieważ jeszcze chcę tu wprowadzić wywócznika radzawego i będę dalej polować na pogostemona stellata. Będę również polować na toninę która by mi się tutaj przydała, ponieważ ona będzie akurat bardzo fajnie sprawdzać u mnie w zbiorniku. Nie będzie potrzebować żadnej kur na mineralizacji ani innych niepotrzebnych y, rzeczy, ponieważ moja kranówka to tam KH 2,4, także jest świetnie e, pH u mnie w zbiorniku na tej ziemi y, przy CO2, które jego jest tutaj mnóstwo, no to jest 5,5. Dzisiaj mierzyłem tym pH-metrem. 5,5 e, pokazuje, tak samo kropelkowym sobie go skalibrowałem na 5,5 i jest Super, roślinki bomblują tak jak już mówiłem. walici jeszcze miałem odniesie do walici walici coś strasznie mi marnieje, znaczy marnieje. Ona jakoś tak ślamazarzy się tam z tyłu między tom Ludwigią Mini Super Red, a tą Rotalą Indicą. Bardzo, bardzo wolno rośnie. Nie wiem czy to po prostu one tak mają, że one sobie tak, ona sobie tak wolno rośnie, czy co. Eee, tak samo ta, ta hmm, Makrandra, typ pierwsza ona też tak powolutku rośnie. Możliwe, że po prostu ludwigia mini superet tam z tyłu co rośnie. Ona już je tak przesłoniła i nie miały po prostu światła, i to jest może jedna z przyczyn. Eee, aha, jak widzicie, wleciała sobie eee, Aquantica limnofilia. To jest moja stara limnofilia, która była u kuzyna. Kuzyn tam miał dosyć spore przyrosty tego, mówił mi, że nic nie rośnie, ale jak przyszedłem, zobaczyłem akwarium, to jednak potwierdził, że jednak coś tam rośnie. No według mnie tak rosło, że akwarium miało całe zarośnięte, ale nie chciał się przyznać nawet. No i tam mi kopsnął jedną gałązeczkę, no i ten przyrost, co widzicie, to jest przyrost, jeszcze nie jest ukorzeniona, co najlepsze, to jest przyrost tygodniowy. Aczkolwiek, jak ona się ukorzeni i zaczniesz pobierać nie tylko substancje odżywcze z słupa wody, ale również z podłoża, no to spodziewam się przyrostu takiego, że co 2-3 dni będzie przycinana. Tak, kiedyś mi, bo kiedyś to była masakra, trzeba by ją strasznie często ciąć, ale jak kupię belem, to ona wyleci sobie stamtąd i. Wleci sobie belem, bo ona jest tam tak naprawdę tylko na zastępstwo, żeby coś tam jednak rosło, bo nie chcę mieć takiej jakiejś dziury w środku akwarium. Yy, tutaj troszkę mi ta yy, to jest yy, bonsai yy, Amania bonsai mi troszkę na tą starygna wychodziła. Ale ja sobie tutaj troszkę nożyczkami przytemperowałem, a tak samo pokazać. Przyszły mi pęsetka. Teraz już się mogę bawić. W aquascaping i tak dalej, chociaż aquascaping to nie moje. Nie moje klimaty, ja wolę. roślinny roślinne nawalać roślin. Kolorowych różnych, chociaż w aquascapingu też można kolorowych nawać, ale ja nie chcę po prostu żadnych skałek, nie chcę żadnych korzeni i tak dalej, chcę po prostu naturalne holenderskie akwarium Jeszcze plany na to akwarium są takie, że wrąbię sobie tutaj jeszcze z 20 neonu simulans i tu będzie naprawdę gęsto od rybek albo 10 i troszkę więcej rozbórek galaxii. zobaczymy. Tam z tyłu no kuzyn się przeraził jak przyszedł, bo pierwsza jego reakcja to był śmiech. Tutaj, tutaj mamy pogosemona erectusa, który już mi przyrasta Przerósł mi zbiornik już, można powiedzieć. Kuzyn myślał, że to dorasta tak do 10 cm max, a tu się okazuje, że u mnie 35 ma i dalej nie przestaje rosnąć. Już stożek wzrostu nad wodą jest, więc będzie go trzeba przyciąć w końcu. No ale to tyle, co mogłem powiedzieć o tym akwarium. Zaraz jeszcze nagram wam nowość w morszczaku. No i się niektórzy zdziwią, co tam się zaczęło dziać ciekawego. Tam chociaż jedna osoba e, z forum pozdrawiam, e, facebookowego forum, e, która mnie zdemaskowała, będzie już wiedziała, co tam jest, także cicho siedzieć, cicho nic nie gadać. Dobra, pozdrawiam, życzę miłej niedzieli, do widzenia.